Cześć, Eko Kreatywna. Witam Was dzisiaj w holu lumpeksowym z Wadowic. Wybaczcie też trochę mój głos i wygląd dzisiaj, bo jestem w niezbyt dobrej formie zdrowotnej. Byłam w każdym razie, także wybaczcie to, ale za to będą super zakupy. Będą naprawdę markowe rzeczy, rzeczy z jedwabi, z kaszmiru, super firm, takich premium, no i już lecimy do ciągu dalszego, a tymczasem zobaczcie właśnie, jak pokazuję Wam tam takie przebitki, które nagrałam, będąc w tych second handach, a były to I Love odzież używana w Wadowicach oraz sklep na Barskiej, a właściwie dwa sklepy. Jeden na piętrze, drugi na parterze z napisem vintage. No i było tam dosyć sporo rzeczy, był dosyć duży wybór, no ale oczywiście wiecie, ja wybieram pod kątem rzeczy takich bardziej premium i super naturalnych materiałów, więc też mój wybór jest trochę bardziej ograniczony, nie tylko to, co mi się podoba, ale też co jest dobrej jakości, bo jak zwykle będę Was namawiać na zakup rzeczy, oczywiście nie tylko u mnie, ale w ogóle w lumpeksach i w sklepach też normalnych rzeczy z naturalnych składów, bo wiecie, zawsze naturalne składy są dla nas lepsze, zdrowsze, nasze ciało się w nich lepiej czuje i się będzie nam tym odwdzięczało, już nie mówiąc o tym, że dobrej jakości naturalne rzeczy po prostu wyglądają zawsze dużo lepiej. Lecimy już! Oczywiście namawiam Was też do zasubskrybowania kanału, będzie dużo tego typu treści, będą też filmiki trendowe na jesień, na nowy sezon i do polubienia filmu, jest to dla mnie zawsze ogromna przyjemność i nagroda. Pokazuję Wam jeszcze na początku też krótki haul kosmetyczny. Ja bardzo rzadko kupuję kosmetyki i bardzo mało kupuję kosmetyków, ale już dawno planowałam sobie kupić jedną rzecz, którą tam zaraz Wam pokażę. Właściwie są to dwie rzeczy, ale jedna była zupełnie nieplanowana i w zasadzie była tylko takim gratisem na promocji, ale może jeszcze Wam się uda też dorwać ten gratis, więc zapraszam. Cześć! Słuchajcie, pokażę Wam dzisiaj, jakie rzeczy ostatnio kupiłam sobie z kosmetyków, bo wiecie, że ja jestem minimalistką kosmetyczną, naprawdę mam niewiele rzeczy, mało mam kosmetyków, w sumie to jest cała szufladka z moimi kosmetykami. Używam kosmetyków eko, takich biokosmetyków, czyli raczej staram się unikać wszystkiego, co ma jakieś silikony, sztuczne dodatki i tak dalej. Natomiast raczej są to takie kosmetyki bio, ale z wyższej półki, nie takie z tych najtańszych. No też pracuję wiadomo w jaki sposób i nieraz w teatrze, więc potrzebuję, żeby te kosmetyki były dosyć trwałe i z wyższej jakości, ponieważ no po prostu to się opłaca, żeby cera była dobra, jeżeli dość często się maluje, no to nie mogę używać jakiegoś dziadostwa. Słuchajcie, na co dzień maluję się bardzo delikatnie i chciałam Wam pokazać, kupiłam sobie w Sephorze teraz taką paletkę Color Shifter, nazywa się Strange Botanicals. Paletka, słuchajcie, którą chciałam typowo na lato, bo tak jak mówię, no ja nie używam dużo kosmetyków, ale jeżeli właśnie się jakieś zdarzają wyjścia, festiwale i tak dalej, to jest taka moja paleta kolorystyczna. Jest to paletka, około 70 zł kosztowała i te kolory właśnie były mi potrzebne. Turkus może miałam, ale właśnie taki żółty błyszczący i bardzo delikatne, chłodne pastele oraz to na środku tutaj to jest właśnie Color Shifter, czyli to jest taki nabłyszczacz, który robi efekt holograficzny, taki błyszczący na powiekach. Spróbuję się pomalować i Wam pokazać, jak to, jaki efekt jest. Jest to bardzo delikatny i subtelny efekt, taki na wieczór jest on tylko wtedy, jak robimy ten tym srebrnym, tak? Ale spróbuję zrobić taki lekko wieczorowy efekt, żeby Wam pokazać i przy okazji pokażę Wam. Jeszcze kupiłam sobie maseczkę pod oczy, była bardzo fajna promocja. Przy zakupie takiej maseczki z Benefit pod oczy, o ta marka, nie wiem czy znacie Benefit. Była taka promocja, że jak się kupiło dwie maseczki, to dostawało się taką miniaturkę tego brow setera, czyli takiego żelu do brwi utrwalającego z Benefitu, gratis oraz kosmetyczkę, więc naprawdę super promocja. Oczywiście kupiłam jedną w prezencie dla koleżanki, jedną dla siebie, tą maseczkę i właśnie to będę wypróbowywać dzisiaj. To jest bardzo fajny produkt, bardzo polecany.
taki właśnie mocny dosyć żel do brwi. Ja mam brwi już teraz zrobione jakby cieniami, bo robię to takim brązowym cieniem, właściwie dwoma kolorami. Taki chłodny brąz, jasny. Natomiast właśnie tym będę utrwalać. No i pokażę Wam też, maseczki Wam już nie pokażę, bo zużyłam tymczasem. Ale była bardzo dobra, takie przezroczyste pady pod oczy, które po prostu odżywiają skórę. Nie wiem, czy ta promocja jeszcze jest możliwe, to możecie pytać w Seforze. Bardzo fajna kosmetyczka z Benefitu, z takiego sztruksu. I teraz już lecimy do hola. Słuchajcie, jak widzicie, pokazałam się już w sukience, tym razem zacznę od niej. Sukienka z Zary z bawełny, takiej cieniutkiej bawełny na halce bawełnianej. Ta halka jest jakby oddzielnie tutaj, ma takie ramionczka. Bardzo spodobał mi się styl tej sukienki, jest naprawdę taki trochę artystyczno boho, ale też jest bardzo taki letni, kobiecy i bardzo modny. Też taki krój sukienki w zasadzie można powiedzieć zawsze jest modny, jest krótka. Jest taka bezpretensjonalna, chciałam powiedzieć. No i można też wielorakie stylizacje letnie wsadzić, czy to z torebkami kolorowymi, czy z białymi dodatkami, czy z sandałami, czy z klapkami. Nawet do szpilek takich letnich, delikatnych też by pasowała. Ja tutaj Wam mierzę z moją torebką, a druga wersja będzie z taką torebką właśnie kontrastowo ze skóry ciemnej. To jest torebka, którą też kupiłam tam i jest bardzo piękna. Jest to torebka vintage w kolorze takiej ciemnej czekolady. Pasek akurat nie jest regulowany, jest to taki typowy crossbody. Torebeczka taka przez ramię. Oczywiście można ją nosić też z jednej strony jak najbardziej. Naprawdę fajna skóra, bardzo przyjemna. No trzeba pamiętać, że jest to oczywiście torebka vintage, więc tutaj no nie będzie jak nowa, ale jest naprawdę jak na vintage w super, super stanie i z pięknej skóry. Naprawdę fajnie takiej przeszytej takimi nitkami. No i tak będzie właśnie fajnie pasować do wszelkich takich stylówek i letnich, i jesiennych, w stylu takim klasycznym. Także mam nadzieję, że się Wam podoba ta torebeczka. Mnie się mega podoba. No i dzisiaj pokażę Wam jeszcze właśnie dwie rzeczy z tego I Love i to są buty, słuchajcie. I to naprawdę piękne buty nowe. Słuchajcie, jedne buty są w rozmiarze 38 i zobaczcie, że są to nówki. Funkiel nówki nieśmigane. Napisane rozmiar 38. Taki nie za duży obcasik, myślę, że to jest około 5,5-6 cm, coś takiego. Skóra oczywiście. I to są takie, i to jest marka Noa, więc super fajna marka premium skandynawska. I zobaczcie, jakie mają piękne tutaj atłasowe, rypsowe właściwie takie wykończenie. Tu też jest rips. Naprawdę nowe buty, a tu jest koronka. Naprawdę piękne buty w takim trochę stylu got. Takie, no i skóra oczywiście w środku i na zewnątrz to widać nawet gołym okiem. Wszędzie tu jest piękna, miękka skóreczka. Tutaj jest materiał i no śliczne szpileczki. Na mnie są o rozmiar za duże, więc niestety nie mogą ze mną zostać, aczkolwiek naprawdę mega mi się podobają. Ale jestem pocieszona, bo w tym roku już kupiłam takie mini szpileczki do szpica zamszowe i piękne są. Natomiast no te są przeurocze, bardzo oryginalne i nówki. Naprawdę dobra marka, bardzo Wam polecam tą markę, bardzo oryginalne rzeczy i te szpilki naprawdę powalają wyglądem, moim zdaniem. Druga rzecz, być może zostanie ze mną, ale też nie jest to pewne, buty naprawdę też super nowe, marki Lofina, całe ze skóry, w środku i na zewnątrz i są to takie sneakery czarne z takiej nubukowej skóry z rzepami. Na czarnej podeszwie to jest mega fajnie zrobione, zobaczcie. Tu jest taka skóra naciągnięta.
Tu są jeszcze naklejki, jak widzicie, takie te oryginalne. Piękne buciki czarne. To jest rozmiar 37,5 z tego, co tu widziałam, więc one są rzeczywiście tak o pół rozmiaru luźne na mnie. To nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu. Jeżeli ktoś z Was jednak miałby taki rozmiar i mega mu się spodobały te buty, bo naprawdę są przepiękne, mega super jakości, no to Wam polecam. I sorry za mega, bo dzisiaj widocznie mam taki dzień, że jest... Mam mega nastrój na mega. Jeden pasek jest kupiony i to było też w I Love, dlatego Wam pokazuję go na początku. Bardzo fajny paseczek, rozmiar tego paska jest 85, no, czyli całkiem, może być do L-ki spokojnie. Bardzo ładny, ze skóry calusieńki pasek i to z takiej skóry jakby krokodylej i w pięknym fuksjowym kolorze. Zobaczcie, jaki ładny, uroczy pasek. Ma tu takie wykończenie dżetowe. O, i to jest oryginalne wykończenie. Całkiem ładnie to wygląda. Przymierzę oczywiście Wam do czegoś ten pasek, ale zobaczcie, jaka fajna jest jego jakość. Przymierzę Wam później, jak się mi tylko uda go zapiąć na mój rozmiar, ale powinno się też udać do kulotów i do kolejnej, jednej z kolejnych rzeczy. Tymczasem, jak widzieliście w przebitkach, w tym sklepie Vintage kupiłam komplet z lat 80. I ten komplet jest w zasadzie dobry na Wiktora. To jest rozmiar niby S, ale być może to jest S jakiś męski, bo naprawdę to jest duże. To jest bardzo duże, ma bardzo duże poduchy i to jest jedwab 100%. Cały komplet udało się kupić, spodnie, właśnie ten jakby tą narzutko, ten narzutko żakiet. Oraz taką bluzkę po prostu prostą, ale tamte rzeczy są na tyle do przeróbki, że nie będę ich pokazywać, bo tam guma nie działa i różne rzeczy się tam dzieją, więc po przeróbce pokażę Wam być może w jakiejś stylizacji, co z tego będzie, ale zobaczcie, jakie to jest piękne. No niesamowita rzecz i komplet nie kosztował drogo, być może dlatego właśnie, że bluzka i spodnie nie nadają się do włożenia bez przeróbek, więc w zasadzie tutaj funkcjonuje tak naprawdę w pełni tylko ta piękna, przepiękna narzutka z jedwabiu. W każdym razie cały komplet jest z jedwabiu. No i idziemy dalej. Mamy też taką narzutkę z bawełny, która jest takim sweterkiem na lato. Bardzo fajnym też stylu. To jest Mango MNG, rozmiar S, bawełna i to ma taką fajną fakturę, trochę szanelkową właśnie, z krótkim rękawem. Coś takiego trochę ocieplającego na górę. Ja Wam tutaj to pokażę do tej sukienki, jak po prostu to założyłam do tego i tych butów, które mam teraz na sobie i zobaczycie je w stylówce od Waltzmana. Może uda mi się jeszcze do czegoś innego to przymierzyć, żeby Wam pokazać bardziej potencjał tej narzutki, ale jest super. Jest ona na tyle duża, że spokojnie też może być na rozmiar M jak najbardziej. Taki sweterko-bolerko, powiedzmy. Kolejna rzecz to żakiet z wiskozy i jedwabiu. To jest rozmiar M. Może być na S i na M, mi się wydaje. Silk House, taka metka jest na tym. Piękny ma kolor, słuchajcie. Taki naprawdę śliczny, wrzosowo-fioletowy kolor, liliowy wręcz. I naprawdę te wzory też są prześliczne. Te kolory tych wzorów. Jest to bardzo ciekawa rzecz. Powiem Wam, że do tego trzeba mieć co nosić. Jak ktoś lubi taką kolorystykę, to będzie miał do czego nosić. Ja Wam oczywiście to do czegoś przymierzę konkretnego, ale tak o, gwoli tak poglądowo na razie, no to ma naprawdę ciekawy krój. Coś mi tam zahacza na sukience o włosy, słuchajcie. Ktoś tu doszył za trzaski, ale nie będziemy się nimi przejmować. Można oczywiście ten żakiet z jedwabiem zapiąć na te piękne chińskie guziki. O, normalnie one funkcjonują, to w żaden sposób nie jest uszkodzone. Po prostu ktoś sobie chciał, żeby się na środku zapinało, chociaż ja uważam, że to można spokojnie odpluć. Bardzo przystojny i taki dobrze skrojony żakiecik. Myślę, że będzie na przykład do spodni takich atłasowych albo do tych teraz modnych takich wąskich atłasowych spódnic. Wyglądało bardzo ładnie. Jestem ciekawa Waszych opinii. Piszcie, co myślicie. Mi się mega podoba kolor.
No i tak jak mówiłam, jeśli znajdę coś idealnie pasującego, to Wam jeszcze zrobię drugą tutaj stylówę i Wam wkleję. Kolejna rzecz to piękna bluzka od Rutsu. Rutsu to jest taka też dosyć droga marka. I pokazywałam Wam kiedyś jedwabną sukienkę z tej marki. Jest to taka trochę bluzka z jedwabiu w stylu boho, eska. Bardzo, bardzo fajna, ciekawa kolorystyka, to jest też bardzo ładne, w stylu kolorystycznym tego sweterka trochę, więc może i to się nada. Bardzo ciekawe zapięcie na plecach, na haftki. Jest to taka pojedyncza falbanka z tego materiału i ona jest taka właśnie bardzo ładna, łączona. Spróbuję Wam do czegoś też ciekawie to wystylizować. Być może, że do żakietu, który zaraz zobaczycie, albo do kurteczki, bo jest dużo możliwości. Nawet, tak jak mówię, do tamtej bluzki mogłoby to być spokojnie. Słuchajcie, następna rzecz. Sweter z... Już patrzę na markę, ale nie bardzo widać. FFC. W każdym razie skład jest jak najbardziej. MK to jest rozmiar 100%, 70% jedwab, 30% kaszmir, cieniuśki sweterek taki, taka naprawdę cieniutka dzianinka i on jest taki z dużym dekoltem, oczywiście trzeba to na coś nosić, czy to na jakieś body, czy na jakiś topik tutaj, staniczek taki sportowy, albo koszulkę z jedwabiu, która będzie nam tu wystawać na przykład. Super, super materiał, to jest bardzo przyjemne, słuchajcie, takie cieniutki, przyjemny materiał, niesamowicie miłe to jest. Takie materiały są też bardzo delikatne, trzeba to brać pod uwagę, no ale tak ma jedwab, prawda? Jedwab, kaszmir to są takie materiały, na które musimy uważać i je też prać odpowiednio. Widzieliście tam przebitkę też z chustkami jedwabnymi, jedna z tych chustek jeszcze mi została, bo one się rozeszły, że tak powiem, w rodzinie w cudzysłowie, ale prawie dosłownie. Przepiękna chustka malowana ręcznie z jedwabiu, zobaczcie jaki w ogóle jest ten obraz piękny. Ona jest kremowa, tutaj ma, tak, jeszcze nie zdążyłam jej wyprać, tutaj ma taką mikroplamkę, myślę, że ona zejdzie spokojnie, taka delikatna, ciemna plamka. Natomiast jest ręcznie obszywana i ręcznie malowana w takie piękne, łąkowe kwiaty, nawet jest autor podpisany tu na dole. Mam nadzieję, że to się uda uchwycić. Cudne kolory, naprawdę, no i ten motyl też jest śliczny i takie złote obwódki są w tym wzorze. Wow, przepiękna rzecz. Niezwykle urokliwa moim zdaniem. Kolejna rzecz, i to jest jeszcze z I Love. To jest kurtka od Topshop w rozmiarze też 38, dziesiątka. To jest taka przeciwdeszczowa kurtka, ma bardzo, bardzo fajny kolor, słuchajcie. Bardzo ładny kolor, bardzo nowoczesny krój, taka prosta. Trochę może w stylu lat 70. przez ten kołnierzyk, że jest taka... lekko wyglądające retro, może na lata 60. nawet. Mnie się podoba, super kolor, zobaczcie jak fajnie ten kolor do tych moich butów pasuje. No w każdym razie na lato, na taką wczesną jesień, super, super kolor. Lepsza byłaby na M-kę, bo ja mam tutaj sporo luzu i długie rękawy, więc jak ktoś ma M-kę albo S-kę, ale lubi luz i ma długie ręce, to będzie idealna ta kurtka. Naprawdę super. Świetna zdobycz. Ja lubię dosyć rzeczy z Topshopu, chociaż nie wszystkie. Czasem są takie przesadzone rzeczy dla mnie. Ale ta kurtka jest bardzo ładna. Ma naprawdę piękny kolor, taki pudrowy ruch. Słuchajcie, kolejna rzecz z górnego sklepu. Dosyć duża, bo w rozmiarze 44, jedwabna bluzka od marki Heine. Super firma. Bardzo piękny kolor jest tej czerwieni. Słuchajcie, jest to tak piękny odcień czerwieni, taki neutralny, jednocześnie jest żywy i jednocześnie tak jakby nie razi. Ciężko jest zrobić taką czerwień. Słuchajcie, nie wiem, czy nawet uda mi się pokazać Wam, jaki jest ten czerwony, ale jest przecudowny. Teraz może najbardziej, ale on jest jeszcze lekko chłodniejszy w rzeczywistości i bardziej stonowany, bardziej taki, on jest trochę taki jak maki polne, że taka ulotna czerwień, nie jest bardzo ciepła, ale też nie jest chłodna malinowa, taka nasycona czerwień maków polnych, przecudowny kolor, naprawdę piękny. Słuchajcie, bluzka jest zjawiskowa, więc kto pierwszy, ten lepszy, jak zwykle, bo naprawdę, gdyby ona była w moim rozmiarze,
No, naprawdę jest powalająca ta bluzka. Teraz coś śmiesznego, komplet w stylu vintage, który niestety ma dziurkę, ale ja sobie zaszyję tą dziurkę, bo jest tak mała i w niewidocznym miejscu, że nawet ani wy jej nie zobaczycie, ani ja jej nie zobaczyłam. I to jest komplet, taka bluzeczka na ramionczkach, te ramionczka są na mnie za długie, to jest wiskoza i zobaczcie sobie, to jest Zara i też jest to rozmiar M. Bardzo ciekawy wzór, ma takie kaktusy, bardzo w stylu lat 70. taki vintage, nawet może rzeczywiście też w stylu lat 60. Mega ciekawa kolorystyka, no i właśnie to jest taki kardigan z oblekanymi guziczkami z bluzeczką. Według mnie też bardzo rozweselająca rzecz, na przykład na jesień, do kolorów jesiennych jak najbardziej, ale też do różu. Super będzie wyglądać, naprawdę superowe. Może być do zgniłej zieleni, ale moim zdaniem to do malinowego różu albo do takiego jaśniejszego, lekko fioletowego różu, jak jest tu w bluzce, będzie też superowo wyglądać. Postaram się Wam to też przymierzyć do żółtej spódnicy. Słuchajcie, kolejna rzecz i chyba to jest ostatnia rzecz z tego hola, tak mi się wydaje. Cudowny żakiet, miałam identyczny żakiet w rozmiarze XS kiedyś. Jak ktoś mnie długo ogląda, to na pewno pamięta, albo może pamięta. Za 3 lata temu to mogło być. Żakiet od Noa Noa, ten razem ten jest XXL, ale powiem Wam, że to nie jest taka XXL, to jest taka bardziej po prostu L-ka, XL-ka. Bo ten żakiet jest taki bardzo dopasowany w kroju. Zobaczcie, jaki cudny materiał, no po prostu to jest mega piękne. I ten żakiet wygląda jak nowy, ma wiskozową podszewkę bodajże, aczkolwiek tego nie jestem pewna, zaraz sprawdzimy. Już Wam mówię. 100% bawełna, tak, podszewka 100% acetat, czyli wiskozowa. Przepiękny krój, może właśnie uda się zrobić jakąś fajną stylówę, to Wam wszystko pokażę. Oczywiście weźcie pod uwagę, że ja totalnie nie jestem w rozmiarze tego żakietu, ani ten żakiet w moim. Skórzany paseczek jest taki w formie takiego ozdobianego rzemyczka. No i zobaczcie, to jest taki bardzo, bardzo wcięty krój vintage z pięknymi oprzeciami, z pięknymi rękawkami. Oczywiście postaram się też do jakiejś sensownej rzeczy to przymierzyć, oprócz pokazywania w ten sposób, chociaż nie wiem, czy uda mi się coś dobrać. Jak widzicie, to zupełnie nie jest mój rozmiar też. Tutaj do którejś stylówek też użyję tej torby mojej, która też jest nadal na sprzedaż. Te torby są wycenione na około 50 zł obecnie, przecena z Jedwabiu, takie z odzysku torby, fajne i na zakupy, i po prostu tak do noszenia w lecie, na wakacje, na wyjazd. Można wsadzić bieliznę do bagażu, a później nosić ją sobie na plażę. Jak już kiedyś mówiłam o tych torbach. Torby są z upcyclingu, upcycling i są na Vinted, słuchajcie. No to tyle na dzisiaj. Chyba to są już wszystkie rzeczy, które miałam dzisiaj Wam do pokazania. Mam nadzieję, że stylizacja się Wam podobała. Oczywiście piszcie na wodaekokreatywna@gmail.com. Możecie też zajrzeć na Vinted Silk Design Wool. Do wszystkiego są linki pod filmem oraz oczywiście zapraszam Was na wszystkie media, na Instagrama, na Facebooka, gdzie są różne skróty, shortsy, a także filmiki stylizacyjne. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia, cześć!